mkszzagłębie.pl dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Cześć, witamy Was w 32. odcinku podcastu MKS Talk, w którym rozmawiać będziemy o porażce Zagłębia Lubin 0-1 z Pogonią Szczecin. Przy mikrofonach Filip Trokielewicz oraz Paweł Junory. Tak prawdę mówiąc, ja byłem dosyć pozytywnie zaskoczony, Paweł, poziomem tego meczu Lubinia z sportowcami. To znaczy, już przed tygodniem Zagłębie w meczu z Radomiakiem oglądało się dosyć przyjemnie, a tutaj było podobnie i wydaje mi się, że walor wizualny, tak bym to ujął, tego spotkania był ok, był w porządku. Tak, w końcu Zagłębie Lubin nie jest w grupie drużyn, które są w tym ostatnim woreczku przy planowaniu transmisji meczowych przez Canal Plus. No jednak tutaj poziom atrakcyjności meczów z udziałem naszej drużyny wzrósł na wiosnę i na pewno my jako kibice Zagłębia możemy się z tego cieszyć, ale też cieszy się postronny widz Ekstraklasy, no bo i ostatnio w meczach z udziałem naszego zespołu padają ładne bramki. Same mecze nie są zabijane, jak to mawiał trener Piotr Stokowiec, tylko faktycznie ten futbol jest otwarty i ten mecz z Pogonią Szczecin był taki akcja za akcję, piłka za piłkę, wślizg za wślizg, jakiś pojedynek za pojedynek, interwencja bramkarza kontra interwencja bramkarza i tak zarówno fani obu ekip, jak i kibice postronni przed telewizorami na pewno nikt się nie nudził. Właśnie stwarzane sytuacje, tak jak mówisz, mają zapewne wpływ na to, że Zagłębie Lubin ogląda się lepiej, ale jeżeli spojrzymy i przeanalizujemy to spotkanie z Pogonią Szczecin, to w oczy rzucały się problemy z wykańczaniem okazji, bo chociażby Kacper Chodyna, myślę, że może pluć sobie dalej w brodę po tym spotkaniu, bo miał on co najmniej kilka sytuacji do tego, żeby sprawić, że Zagłębie zremisuje to spotkanie, czy nawet wygra, bo to był dosyć wyrównany mecz, ale nie tylko Kacper Chodyna miał te sytuacje bramkowe, ale też Damian Bochart, Tomasz Pieńko, Dawid Kurminowski, Łukasz Łakomy. I to jest chyba taki kamyczek do ogródka, który nazywa się jako pierwszy, biorąc pod lupę ten mecz z Pogonią Szczecin. Zdecydowanie Zagłębie Lubin we wcześniejszych meczach obecnego sezonu, szczególnie na jesień, miało wyraźny problem z budowaniem akcji, ze stwarzaniem tych sytuacji. Dlatego nie mogliśmy za bardzo mówić o tym, by te akcje wykorzystywać, skoro ich nie było. Tymczasem w meczu z Pogonią Szczecin, czyli zespołem, który obecnie faktycznie jest gdzieś tam w czubie tej tabeli i co by nie mówić o tym, że Pogoń pod wodzą Jensa Gustafsona jest trochę taka bezpłciowa, no to jednak jest to zespół dalej solidny, zespół posiadający wielu bardzo dobrych w skali naszej ligi piłkarzy. To też Miedziowi byli w stanie wiele tych sytuacji wykreować i my możemy w tym momencie być nieszczęśliwi nie dlatego, że te sytuacje nie zostały stworzone, lecz dlatego, że nasi zawodnicy nie zdołali ich sfinalizować. Wspomniałeś o Kacprze Chodynie i wydaje mi się, że mam podobne odczucia co do tego chłopaka, że faktycznie no taki minusik, jakby jeśli by postawić, no to chyba przy jego nazwisku, bo faktycznie miał kilka takich sytuacji, które zdecydowanie powinien wykończyć i pewnie w większości przypadków drugi raz, gdyby miał taką okazję, no to by to zrobił. No niestety w tych takich kluczowych momentach nie zachował się zbyt dobrze i przez to Zagłębie nie było w stanie strzelić gola. No i go straciło w końcówce. Cieszy to, że faktycznie te sytuacje mają różni zawodnicy. Nie wiem, czy też na to zwróciłeś uwagę, bo Miedziowi są w stanie wykreować sytuację z kontry. Uderzy z pola karnego jakiś skrzydłowy, zza pola karnego skrzydłowy, ktoś uderzy ze środka pola, tutaj napastnik się odnajdzie, tutaj po stałym fragmencie gry piłka spadnie na głowę któregoś z obrońców. Nie wiem, czy za kadencji Piotra Stokowca oglądaliśmy w ostatnim tym roku tak naprawdę tak szeroki wachlarz. Ja wiem, że musimy tutaj zachować pewne proporcje, bo też nie powinniśmy być jakimiś nadmiernymi optymistami. Niemniej jednak mnie personalnie cieszy to, że faktycznie Zagłębie szuka różnych sposobów na to, by eksponować swoje walory i szuka różnych sposobów na to, by ukuć rywala. I wydaje mi się, że na dłuższą metę to jest właśnie droga. Nie tam fiksowanie się na jednym piłkarzu, na którym trzeba tylko i wyłącznie opierać grę, co próbował robić Piotr Stokowiec, lecz faktycznie szukać tego szerszego wachlarza, bo tylko tak jesteśmy w stanie zagrozić przeciwnikowi. Myślę, że gdybyśmy mieli wskazać któryś aspekt z dyspozycji miedziowych, z tego jak prezentują się na boisku, który najbardziej uległ poprawie, to właśnie byłoby to budowanie ataków. Tych sytuacji w meczu z Pogonią było bardzo dużo i to po obydwu stronach i pewnie byłoby dużo więcej bramek, gdyby nie znakomita postawa Sokratisa Dioudisa oraz Dante Stipicy, bo można określić to spotkanie meczem bramkarzy, tak uważam. I wydaje mi się, że musimy trochę zwrócić honor już po tych spotkaniach, które rozegrał Grek jak dotąd dyrektorowi pionu sportowego Zagłębia Lubin, bo pamiętam, gdy Dioudis dołączał do Zagłębia, to mocno krytykowaliśmy ten ruch, tłumacząc to tym, że jest przecież Kacper Bieszczad, jest Jasmin Burić i niekoniecznie byliśmy przekonani co do tego, czy Dioudis akurat jest w Zagłębiu potrzebny. Tymczasem on się broni swoją postawą na boisku i te interwencje w meczu z Pogonią Szczecin, czy we wcześniejszych spotkaniach były naprawdę świetne. Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin w meczu tym sobotnim oddawały wiele strzałów. W strzałach mieliśmy 18 do 15 na korzyść miedziowych, w strzałach celnych 7 do 5 na korzyść naszego zespołu. Więc widać, że faktycznie ci bramkarze mieli co robić po obu stronach. Ja bardzo się cieszę, że faktycznie Sokratis Dioudis okazał się być wzmocnieniem, bo chyba w ostatnim czasie mieliśmy zbyt wielu tych zawodników, którzy byli, mówiąc bardzo delikatnie, niekoniecznie trafionymi transferami, więc tutaj fajnie, że w końcu mamy chłopaka, z którego możemy być bardzo zadowoleni, bo w tych meczach, w których Sokratis grał, to jednak był wartością dodaną. Gdzieś tam małe błędy się przydarzyły w derbach, ale tak naprawdę tak ocenili per saldo jego jakość, którą dał temu zespołowi, to faktycznie te umiejętności plus doświadczenie, to bardzo mocno zbudowało, scementowało tę obronę, więc ja jestem zadowolony i tak, zgodzę się, że tutaj kiedy krytykujemy, to krytykujemy. Kiedy mamy tę bardzo dużą wartość na naszym portalu, w naszym podcaście, że możemy swobodnie wyrażać te wypowiedzi i ta krytyka się zdarza, ale też ten ruch nie okazał się być chybiony. Mam nadzieję, że po prostu Sokratis zostanie na kolejny sezon w naszym klubie i że faktycznie zdecyduje się kontynuować karierę w Zagłębiu, widząc to, że jednak ten zespół się rozwija i on nie jest bliżej pierwszej ligi, tylko bliżej góry tabeli i to chyba pod wodzą trenera Fornalika bardziej nam, mówiąc eufemistycznie, zagraża niż ten spadek. Sokratis Dioudis mega, Dante Stipica również w sobotnim meczu pokazał wielką klasę, więc myślę, że określenie, którego użyłeś, pojedynek bramkarzy, jest jak najbardziej trafione. Tylko tyle, że jest jeszcze jedna kwestia, którą w kontekście Sokratisa Dioudisa wydaje mi się, że trzeba poruszyć, mianowicie jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku i pytanie, co dalej? Właśnie, czy on będzie chciał przedłużyć kontrakt z Zagłębiem, bo może wyglądać jego sytuacja tak, że jeżeli on dalej będzie prezentował odpowiednią formę, na przykład taką jak w meczu z Pogonią Szczecin, to wydaje mi się, że wówczas może mieć oferty z klubów nieco mocniejszych niż Zagłębie Lubin, nawet w Ekstraklasie, więc tutaj ja postawiłbym znak zapytania co do Greka. To na pewno, tylko trzeba pamiętać o tym, że też musi się w końcu wykazać pion sportowy. Jeśli nawet w kwestii finansowej klub będzie się wahał, czy będzie widział, że jest możliwość pozostawienia Greka, ale będzie to wymagało pewnych nakładów finansowych, to ja uważam, że prędzej wolałbym dać podwyżkę Dioudisowi, niż opłacać kolejnych dwóch Gruzinów, bo wydaje mi się, że ta podwyżka dla niego nie będzie nawet wynosiła połowy tego, co trzeba byłoby wydać na dwóch kolejnych piłkarzy pokroju Szczejku Dienga, czy Tornike Gapindaszwilego, bądź Gurama Giorbelice. Wydaje mi się, że się ze mną zgodzisz, że za piłkarzy o określonej klasie sportowej należy płacić. Tak działa rynek. końcu uważam, że Zagłębie Lubin powinno skończyć z tym, żeby rozszerzać tę kadrę do niebotycznych rozmiarów, kisić w niej zawodników o jakości. Zbudujmy kilku takich dobrych piłkarzy z akademii i otoczmy ich piłkarzami z zagranicy nawet. Nie muszą być to Polacy, ale o naprawdę określonej wysokiej jakości. Wygląda na to, że Sokratis Dioudis takim bramkarzem jest. No to wydaje mi się, że tak, jeśli będzie w ogóle możliwość jego zatrzymania, no to tak wypadałoby postąpić. Lepiej postawić na kogoś sprawdzonego, niż ściągać i testować znowu rozwiązanie 2000 euro tańsze w postaci na przykład jakiegoś no-name'a z drugiej ligi chorwackiej, bo zapewne taki też scenariusz mógłby nas spotkać. Myślę, że wszyscy są zgodni co do tego, że jeżeli tylko się będzie dało, to Sokratisa Dioudisa trzeba zatrzymać na dłużej. Tak, rozmawiając jeszcze o przebiegu tego meczu z sportowcami, uważam, że nie pomogli po raz kolejny zmiennicy, ponieważ czy to Filip Starzyński, czy Sasza Żywec po pojawieniu się na placu gry zaprezentowali się zwyczajnie kiepsko. Wydaje mi się też, że kiedy Filip Starzyński zmienił powracającego po kontuzji Jakuba Żubrowskiego, to w pewien sposób zostały zachwiane proporcje, jeśli chodzi o środek pola, to znaczy stał się on zbyt ofensywny i trochę wabank zagrał Waldemar Fornalik, bo wówczas tercet środkowych pomocników stanowili Łukasz Łakomy, Filip Starzyński oraz Tomasz Pieńko i nie ulega wątpliwości, że to są piłkarze, których atuty przede wszystkim są w ofensywie, a nie w defensywie. Zaczęły się tworzyć za duże przestrzenie pomiędzy atakiem, obroną a pomocą i z tego też wynikało to, że Pogoń miała dosyć dużo miejsca na to, żeby konstruować swoje ataki. Z kolei co do Saszy Żywca, to tak jak w poprzednich meczach mówiliśmy o tym, że nawet kiedy on wchodził za Damiana Bochara, to dawał zespołowi dużo, jeśli chodzi o pracę w defensywie. Tak teraz tak nie było i zarówno kontrataki z jego udziałem, zanadto nie pamiętam za wielu kontrataków z jego udziałem, tak ta bramka, która padła w doliczonym czasie gry, bodajże w drugiej minucie doliczonego czasu gry, to spada na jego konto oraz na konto Mateusza Grzybka i to jest też, uważam, zarzut do, może nie do końca do Waldemara Fornalika, ale przede wszystkim do tych piłkarzy, że nie dali oni tyle, ile byśmy od nich oczekiwali. Musimy pamiętać, że Waldemar Fornalik obraca się w ramach materiału, który zastał, który miał możliwość delikatnie skorygować. Więc też byłbym ostrożny w wydawaniu osądów na temat tego, by kierować zarzuty wobec Waldemara Fornalika i to, kogo wprowadza. No bo tak naprawdę ta ławka zagłębiana, mówmy się, nie jest w tym momencie najmocniejsza. Paweł, ale zgodzisz się ze mną, że od Filipa Starzyńskiego powinniśmy oczekiwać o wiele więcej, kiedy on wchodzi na boisko. Bo to też jest dość wymowne, że on oczywiście stracił plac gry od pierwszej minuty na korzyść Tomasza Pięki z powodu kontuzji, ale teraz nie jest w stanie go odzyskać. Zgodzę się w 100%. Bardziej piję do tego, że trener Waldemar Fornalik być może w niektórych momentach chciałby podjąć inne decyzje, tylko też nie bardzo może. Ale jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, jak najbardziej. Ja się z tym zgadzam, mimo mojej dużej sympatii do Figo pod kątem jakby jego personalnie, ale również jego umiejętności i tego, co zrobił dla Zagłębia, no to jednak uważam, że w tych ostatnich meczach no, nie jest to coś, czego moglibyśmy wymagać i uważam, że bardzo dużo Zagłębie straciło po zejściu Kuby Żubrowskiego. To też jest bardzo, bardzo znamienne i fajne, że Jakub po tak długiej kontuzji, bo nie grał w zasadzie 11 miesięcy, dał określoną jakość i widziałem, że gdzieś któremuś z kibiców na Twitterze odpisał, że jeszcze trochę ma rdzy na nogach, ale jednak z każdym meczem będzie coraz lepiej. Ja uważam, że jeśli tak Jakub będzie się prezentował, jak się zaprezentował w meczu z Pogonią, to on powinien być pierwszym do wejścia, bądź on głównie powinien konkurować z Marko Poetanowiczem o pierwszy plac, więc myślę, że de facto tak się stanie. Jakby konkludując, uważam, że wejście Filipa Starzyńskiego mocno rozsypało taktycznie formację pomocy i jeśli mielibyśmy formułować jakieś wnioski i zarzuty w kierunku Waldemara Fornalika, to bardziej na zasadzie tego, że jako szkoleniowiec warsztatowo nie przewidział tego, że tak może być. Być może po prostu spodziewał się dużo więcej pod względem przesuwania taktyki, pracy w defensywie po Filipie Starzyńskim. A prawda jest taka, że zawiodło też zmęczenie, bo Łukasz Łakomy i Tomek Pieńko byli bardzo zmęczeni w tym spotkaniu już, akurat w tym fragmencie, podczas którego Filip był na boisku. Więc to był zlepek takich niefortunnych zdarzeń i połączony z indywidualnymi błędami gdzieś, indywidualnymi i drużynowymi błędami. Po prostu no, to się tak wszystko siła złego na jednego, tak bym to nazwał i po prostu to było wynikiem to, że faktycznie Pogoń strzeliła tego gola. Myślę, że to też będzie nauka dla trenera Fornalika i w kolejnych spotkaniach poważnie zastanowi się, czy zawodnika o tak wysokich inklinacjach ofensywnych i mimo wszystko niekoniecznie wysokiej pracy w obronie zdecyduje się wystawić przy takiej sytuacji, jaką miał w meczu z Pogonią, czyli gdzieś przy tym deficycie defensywnych pomocników, że akurat wprowadziłby Figo. Dorzucę jeszcze tylko na koniec, że też jestem zawiedziony trochę Saszą Żywcem i tak patrząc na te kilka meczów i je podsumowując, uważam, że tak naprawdę dobrą zmianę Sasza dał tylko i wyłącznie ze Śląskiem. W pozostałych meczach mnie w ogóle nie przekonał. Ja mimo też mojej wielkiej sympatii do tego chłopaka, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo w porządku człowiek i uważam, że pokazał też w tej lidze, że potrafi grać w piłkę i ma wysoką jakość piłkarską. No tak teraz nie prezentuje takiego poziomu, nie jest w takiej formie, która gdzieś pozwalałaby mu na to, żeby grał w Zagłębiu zarówno czy w pierwszym składzie, czy wchodził z ławki. Myślę, że tutaj trener powinien poszukać innych rozwiązań i myśleć też o nowych rozwiązaniach w kontekście. Sądzę, że tutaj przy meczu z Pogoniem Szczecin możemy już stawiać kropkę, natomiast za tydzień w przyszłej kolejce przed Miedziowym starcie z Jagiellonią Białystok i będzie ono niezwykle istotne w kontekście walki o utrzymanie, dlatego że w tym momencie lubinianie plasują się na 12 pozycji z dorobkiem 29 oczek, natomiast Jagiellonia jest 13 i ma na swoim koncie 28 punktów, więc w przypadku zwycięstwa ten zespół, który wygra, trochę odskoczy i myślę też, że będzie mógł złapać taki oddech, bo już przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, że po tych 3 zwycięstwach Zagłębie może sobie trochę odpocząć, być może głowy zaczną lepiej pracować, bo wiemy, jak wygląda walka o utrzymanie, ale tutaj znów pojawiają się spotkania, które po prostu, jeżeli nie chcesz walczyć do samego końca o ligowy byt, to musisz wygrać. No tak, mecz z Jagiellonią Białystok myślę pokaże, jak Miedziowi będą wyglądali w tej tabeli już i bliżej końca. Myślę, że jeśli my wygramy, no to faktycznie jest duża szansa, że gdzieś bliżej tego środka tabeli będziemy się sytuować im bliżej końca sezonu. Jeśli nie uda nam się wygrać z Jagiellonią Białystok, to uważam, że może się wdać trochę tej nerwówki i mam takie obawy, że ewentualna przegrana mogłaby mocno nadszarpnąć morale i wprowadzić jakąś nerwówkę. Mimo wszystko wierzę i też uważam, że są obiektywne przesłanki ku temu, żeby uważać, że Zagłębie jest w tym momencie lepszym zespołem. Przede wszystkim, choć te drużyny są w podobnych miejscach, jeśli chodzi o tabelę, no to jednak ta cała sytuacja, taka otoczka wokół klubów, no jest zdecydowanie, ta aura jest bardziej pozytywna wokół Zagłębia i chyba w tym bym upatrywał bardzo dużą szansę, że Zagłębie, znając stawkę tego meczu, pojedzie zmotywowane do Białegostoku i będzie chciało tam uzyskać korzystny rezultat. Jest wiele jakby takich rzeczy mniej pozytywnych wokół klubu z Białegostoku, to musielibyśmy rozbijać na jakieś czynniki pierwsze, a to też nie ten czas. Mam nadzieję, że Miedziowi z nich skorzystają, że wykorzystają sytuację i w meczu z Jagiellonią osiągną korzystny rezultat. Ściskamy zatem kciuki za Zagłębie Lubin w Białymstoku. To był 32 odcinek podcastu MKS Talk, w którym rozmawialiśmy przede wszystkim o meczu Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Słyszymy się ponownie po starciu z Białostoczanami. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się ciepło, cześć. MKS Zagłębie.pl to my, wierni kibice Zagłębia.